kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam. Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodzie unieśli się gniewem. Porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Przypomnę fragment pierwszego czytania. Kiedyś podczas napadu gromady Syryjczyków zabrały z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Naamana. Biedna dziewczyna. W jej wieku dziewczyny śpiewają, bawią się, oglądają się za chłopakami. A tu nagle przyjeżdża kupa zbójów, palą wioskę, mordują ludzi, a ją samą w łańcuchy i do obcego kraju. I co ona biedna? I zobaczcie, co ona robi. Tam gdzieś, jako niewolnica, mówi tak do swojego wroga, do tego, który ją uprowadził. O, gdyby Pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii, ten by go wtedy uwolnił od trądu. Ona jest prorokiem. Ona mu mówi: ratuj się. Jest nadzieja. Jest Bóg, który ci pomoże. Zobaczcie, gdyby ona się nie dostała do tej niewoli, gdyby na nią to nie spadło, ten człowiek umarłby na trąd. Mało tego, umarłby w swoim ciężkim grzechu, nie znając Boga. Właśnie przez jej cierpienie i przez to, że ona w swoim cierpieniu nie zamyka się w nienawiści, ale ona miłuje swojego nieprzyjaciela, on otrzymuje ocalenie. To jest dla nas, chrześcijan, bardzo mocne słowo. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo miało być później. Przyjęcie cierpienia, przyjęcie pewnego krzyża, przyjęcie pewnej niesprawiedliwości. I w tym wszystkim ona miłuje nieprzyjaciela. Naaman spotyka jeszcze kilku proroków po drodze. Spotyka Elizeusza, który mówi mu: idź do rzeki. I on co? Mówi: nie pójdę. Nie pójdę. I co się dzieje? Przychodzi kilku sług. On ucieka. Pełen gniewu zawrócił, by odejść, lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami: gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? Oni go zawracają. I on w tym momencie dopiero okazuje posłuszeństwo. Dopiero w tym momencie. Zobaczcie, jak Bóg o niego walczy. Najpierw mu przysyła tą dziewczynę. Potem mu przysyła proroka Elizeusza. A jak on go nie słucha, to mu przysyła jego własnych sług. Jak Bóg walczy o jednego człowieka. O jednego. Stawia, ma, otacza nas ludźmi, którzy do nas wołają każdego dnia. I żeby Bóg mógł działać cuda w twoim życiu, jest niezbędne posłuszeństwo. Jest niezbędne posłuszeństwo prorokom.
jest niezbędne posłuszeństwo Kościołowi. Inaczej Bogu trudno ciebie oczyścić. Inaczej Bogu trudno dać tobie życie. A jakie jest zadanie proroków? Wiele z was jest prorokami. Dla swoich bliskich, dla swoich kumpli z pracy i tak dalej, dla swoich dzieci. Dzieci też są prorokami dla swoich rodziców, być może w niektórych sytuacjach. Co jest zadanie proroka? Przyjąć cierpienie. Przyjąć cierpienie i miłować nieprzyjaciół. I wtedy Bóg będzie działał przez ciebie. Wołaj do Boga. Wołaj do Boga, żeby uzdolnił twoje serce do tego wszystkiego.